koniec teraz to Święto Edukacji Narodowej, to zawsze bardzo wyjątkowy dzień, a w naszym regionie chyba jeszcze bardziej wyjątkowy. I nawiązuję tutaj do słów pana starosty z wczoraj, kiedy mówił pan o tym, że wielu nauczycieli uzyskuje też to poparcie społeczne i staje się zarządcami. Tak, panie dyrektorze, to jest wszystko prawda, bo wczoraj uczestniczyliśmy w podobnej uroczystości u nas w pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniem, jak notabene było wspomniane, Komisji Edukacji Narodowej, i ten Dzień Edukacji Narodowej, potocznie mówimy Dzień Nauczyciela, jest ważnym świętem. Dzisiaj też uczestniczymy w Młodyszewicach na zaproszenie burmistrza, a burmistrz wczoraj zastępcą uczestniczył w naszej uroczystości. Jak wspomniałem, to nie czysta kurtuazja, ale też jak gdyby uhonorowanie i docenienie nauczycieli, ich trudu, bo zawód jest trudny niewątpliwie, a też wspominałem we wczorajszym wystąpieniu o tym, że no wielu nauczycieli, wielu pedagogów jest samorządowcami i generalnie jest tych przykładów więcej, bo i z poprzednim starostą Szkurłatem, jak i również Sosnowskim, też no w przypadku Szkurłata to kilka lat doświadczenia w zawodzie. Pan Sosnowski ma nieco mniej, ale również nauczyciel, no oczywiście starosta Lenart i obecni burmistrz jeden, drugi zastępca, w związku z tym myślę, że jest to pewien klucz, bo w tym środowisku nauczycielskim no, wyrastają przecież ci samorządowcy, ci, którzy mają poparcie społeczne, którzy zarządzają gminami i powiatami. Można powiedzieć, że w tym gronie starosta Bogdan Soboń to jest wyjątkiem. Tak, natomiast moja cała rodzina, po prostu też pedagodzy, ja jakoś tak, losy się inaczej potoczyły. Niemniej jednak mam wielki szacunek, dzisiaj nawet przy takiej okazji skromnej uroczystości wspominaliśmy swoich nauczycieli, o których się po prostu całe życie pamięta. I to jest chyba najważniejsza rzecz na świecie, żeby pamiętać, dziękować i dawać dobry przykład następcom, żeby też pamiętali o swoich nauczycielach. Panie starosto, w ten dzień wyjątkowy o dwie sprawy chcę zapytać, związane z edukacją i gdzieś będące też obok edukacji, czyli o te remonty, które w tym roku planujecie, bo w zeszłym roku oddaliśmy drugie liceum. Tak. W tym roku już prace rozpoczęły się chyba w mechaniku i za chwilę w ekonomiku. Jest przetarg, ponieważ firma, która wygrała w mechaniku, czyli w zespole szkół ponad gminy numer 1, po prostu w międzyczasie zbankrutowała. Dlatego też 14 czerwca będzie ogłoszony kolejny przetarg. Myślę, że będzie już skuteczny. Także no, zdarza się czasami, że firmy się nie wywiązują, podpisana umowa. Niemniej jednak no, firma w międzyczasie, jak podkreśliłem, no, zbankrutowała, w związku z tym nie podjęła pracy na placu budowy. Może to i lepiej, bo nie związała nam tym samym rąk, ale cały czas myślę, że sprawa cała zakończy się pozytywnie i jutrzejszy przetarg wyłoni kolejnego wykonawcę po to, żeby się wyrobić w terminie. No tutaj właśnie ten czas troszeczkę nas goni. To niech pan starosta przypomni, do kiedy te prace muszą zostać zakończone? Te prace muszą być zakończone do kwietnia 2017 roku. Tego czasu jest niewiele, ale jeszcze wydaje mi się, że jest to po prostu w miarę bezpieczny termin. Co z zespołem szkół numer 3? Zespół szkół numer 3, jak również DPS, przy pierwszym przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca. W związku z tym 14 czerwca myślę, że podzielony przetarg zostanie skutecznie rozstrzygnięty. Czy ten przetarg też dotyczy tych obiektów? Tak, tak, dotyczy obiektu, jest przetargiem jak gdyby już całościowym. To nieco zmieniając, zapytam o te zmiany, które nadchodzą w edukacji. Dla powiatów to są dobre zmiany. Taką krótką, szybką ocenę poprosiłbym tego, co jest zapowiedziane na najbliższe miesiące. Ja myślę tak, panie redaktorze. Oczywiście, że reformy samo życie potem jak gdyby zweryfikuje, czy one są trafne, na ile są trafne. Byli kiedyś przeciwnicy wprowadzania gimnazjów, natomiast no, one też się jak gdyby wpisały w tą naszą edukacyjną mapę. Z punktu widzenia powiatu oczywiście tak, bo jednak trzyletnia szkoła średnia to jest wzrost o 25%, jeżeli będzie czwarta klasa i pięcioletnie technikum. Wszystko jest jak gdyby, można powiedzieć, dobrze. Natomiast no, ubolewać należy nad tym, że jednak gminy wybudowały gimnazja, poniosły ogromne koszty.
Ale są zwolennicy, są przeciwnicy, bo niektórzy mówią, że ilość uczniów będzie ta sama, jak gdyby się nic nie zmienia, ale no, reforma zawsze budzi emocje. Są tej reformy i plusy, i pewnie i minusy. Czy wiele zmian samych organizacyjnych czeka czeka powiat jako jednostkę zarządzającą szkołami ponadgimnazjalnymi w związku z tymi zapowiadanymi zmianami? Wiele pracy przed Wami? Myślę, że to jak gdyby dopiero jest początek reformy. Jeszcze jak gdyby nie znamy tych założeń i szczegółów programowych, ale tutaj w naszym przypadku aż tak wiele się nie zmieni, ponieważ do niedawna, no 18 lat temu, to można powiedzieć nie aż tak znowu do niedawna, ale to jak gdyby ten schemat był już przećwiczony, że 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. I tutaj wydaje mi się, że z racji, że wzrośnie ilość uczniów w naszych szkołach, tu jak gdyby problem będzie mniejszy. Natomiast problem jest większy po stronie samorządów gminnych, które niewątpliwie będą musieli zagospodarować bardzo dużą ilość kadry tej gimnazjalnej. Wprawdzie im się zwiększy o dwie klasy czy dwa roczniki szkoła podstawowa, no ale przed nimi stoi chyba największe i najtrudniejsze zadanie. W powiecie wydaje mi się jest to bardziej łatwiejsze do zrobienia. Mimo wszystko nie straszymy nauczycieli, absolutnie. Nie, myślę, że nie. Myślę, że w momentach trudnych i w momentach reform, przecież decyduje rząd. W tym względzie myślę, że taka rozwaga, rozsądek i współpraca na poziomie samorządu rozładuje wiele problemów i wydaje mi się, że ta reforma wtedy przy dobrej współpracy samorządów, ta kolizyjność tej reformy będzie nie aż taka duża. Pod tym pozytywnym akcentem kończymy rozmowę i jeszcze raz dla wszystkich nauczycieli wszystkiego najlepszego. Tak, oczywiście w tym dniu nie sposób nie złożyć im życzeń wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zawodowym. Niech uczą dla pomyślności naszej małej ojczyzny, naszego województwa i kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję.